Dzień dobry, moi mili, z tej strony Mr. Paliwa i witam was już w drugim odcinku z serii Ciężarówką po Skandynawii na miesiące lipiec i sierpień 2018 roku. Teraz mamy akurat 30 lipca. Mieliśmy właśnie rozładunek w centrum Oslo. Teraz jedziemy tylko po naczepę i będziemy jechali na lotnisko. Też się rozładować. No, na lotnisko, obok lotniska. I o czym chciałem pogadać? Na Master Tracku gadałem z Wójkiem Ogunem ogólnie o tym całym YouTube. I powiedział mi coś takiego, dokładnie go nie zacytuję, ale nie odpuszczaj nagrywania, bo skończy źle. Jakoś tak to powiedział, ale nie powiem dokładnie jak. Mówię o tym dopiero teraz, bo cały czas o tym myślałem. I doszedłem do wniosku, że od września wracam do nagrywania. Z początku będą gry akcji, nie wiem, może w połowie września wejdą symulatory. I co ogólnie jeszcze? Już nie będę nagrywał filmów po półtorej godziny, tylko po godzinę max. Filmy zostaną skrócone. Być może. Ale to zależy. Będzie nowa seria, której wcale nie planowałem. Ale to się dopiero jeszcze pokaże. I na pierwszy tydzień, co będzie? We wrześniu. Dying Light będzie, myślę, że na pewno. Czy Assassin's Creed? Nie wiem, bo to jednak nie moje klimaty. Nie są moje klimaty. I ten. Za szybko mówię. Wszystko. A jeżeli chodzi o streamy, to one zostaną. Tak jak są. Filmy będą, myślę, nie będę już w niedzielę i poniedziałek, tylko powiedzmy, no nie wiem, piątek i sobotę, albo sobotę i niedzielę, to zależy. Ogólnie możemy się umówić tak. Jeżeli będzie film w piątek, to nie będzie filmu w niedzielę. A, jeżeli nie będzie filmu w piątek, to będzie w niedzielę. Myślę, że tak może być najlepiej. Bo nie zawsze mam czas i wenę do nagrywania. Nawet teraz zbytnio nie mam, ale no, nie wiadomo kiedy będę znowu w Oslo. Czy w ogóle będziemy podczas tej szybki.
Göteborgu na pewno będziemy nieraz. W Sztokholmie myślę, że też. Dobrze by było. No. W Sztokholmie dobrze by było. Kurasz mi się zrobiło ochotę na tabliczkę czekolady. Bo jeżeli chodzi o chipsy, to już się nimi przejadłem. Jak na razie. Wszystko powiedziałem to, co miałem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli nie, to powiem w następnym odcinku. No to dobra. A więc. Dziękuję tutaj wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że to... Że ten. Że będzie wam to pasowało. Ta zmiana planów. Zmiana planów, co ja mówię. Ogólnie to, że będę że powrócę do nagrywania. Nie warto się poddawać, bo gdy człowiek się podda, nie osiągnie wielkich rzeczy. Trzeba dążyć do swoich marzeń, by się one spełniły. One się same nie spełnią. No, chyba że stanie się cud. Ale to już naprawdę. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko do następnego papa i zapraszam na następną scenę z Master Trucka.